Witajcie, kochani! Wiem, bardzo za mną tęskniliście. Dostawałam mnóstwo oznak tego, że jestem idealną osobą prowadzącą transmisję na żywo. I dlaczego? Why? Dlaczego nie ma tych transmisji? Co to jest, Sarcienio? Jesteśmy w mieście w Szczecinie. Jedziemy właśnie na koncert. Jest piękna pogoda. Tak piękna, że w ogóle... Kurczę, słońce mi świeci. O, tak. Rafi, dzięki, Justa. No i co, słuchajcie, no i... jest już nas 500. Siema! Piękne miasto Szczecin. Słuchajcie, tutaj zagrałam jeden z moich pierwszych koncertów na wałach Robrego. No nieźle było z Virgin. Naprawdę był sztos, wtedy pamiętam. Też miałam dużo znajomych w Wyższej Szkole Morskiej, do których tutaj przyjeżdżałam, bardzo dużo wspomnień. Pierwszy raz tutaj się upiłam szampanem Dorato. Tak, to były czasy. Jest nas 700, ale to leci. Słuchajcie, pokażę wam dzisiaj, właśnie dzisiaj też gramy. No co ja? Patrz, jak Rafi, jakie nie mają, nie fart. Zawsze są te koncerty zamknięte, jak robię relacje. No kurde, widzisz. No w przyszłym tygodniu będą mieli większego farta, bo gramy 3 otwarte. Tak, gramy w Ciechanowie, w Nowym Dworze i w Buczku. Idziemy, zrobimy sobie taką super przygodę, bo będziemy jechać takim ekstra kamperem. Wszystko tam będzie. Szampan, wino, wódka. Szampan, wino, wódka. Truskawki. Truskawki. Nie wiem, czy wiecie, ale w Buczku jest święto truskawki, a truskawki są moim ulubionym owocem. I postanowiłam, że w Buczku na śniadanie zjem truskawki. Na obiad truskawki nadziewane truskawkami, na podwieczorek truskawki na parze, na kolację truskawki w sosie własnym, czyli jakby w truskawkowym. Jest ciekawe, czy są nóżki z truskawek, a po truskawki pod pierzynką. Albo śledzie w truskawkach. No, ale tam jest już śledź wtedy. Panie, no dobrze, słuchajcie, to jakby jesteśmy cały czas gotowi, jesteśmy przygotowani, zadawajcie pytania, bo chyba już jest nas 1000, co super. Kiedy koncert? No, koncert będzie za pół godziny. Pół godziny w Szczecinie. Tak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam. Co to za angielska fura? Prawie to jest jakaś angielska fura? Nie, o skąd? Niemiecka. Niemiecka? Mercedes, no. Mercedes. A jakie są angielskie fury? To Jaguar, no Uber. Jaguar to jest angielska, a no tak. A James Bond czym jeździ? Zależy, który. A to nie jest angielska fura? Cześć Wiciu, witam Cię. Jak tam przygotowania do naszego tajemnego projektu, o którym nie możemy mówić nikomu? Super, że jesteś z nami. Widzę, że moje wideorelacje cieszą się fantastycznym no i niesamowitym, entuzjastycznym podejściem i zainteresowaniem. Wiesz, Rafi, muszę sobie kupić do samochodu takie coś, wiesz, że sobie stawiam i... Czy oglądasz? No, masz coś takiego? No nie mam, kurde, ale następnym razem załatwię. Tutaj, wiesz, sobie takie coś sobie już tak zapinała. A nie mogę teraz tego zrobić? No nie, bo nie masz taki kult, to byś musiała to mieć. Weź mi tutaj taką kulkę. No lepiej tego mam na stałe. A jakbym tutaj postawiła? Za to repką Chanel. O! I wszyscy mówią, po co ci te Chanel torebki, po co? No, super! Zrób zdjęcia, pokażę później, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ale to słońce strasznie nam podziela, no. Teraz przejście jak w studium telewizyjnym. Może będę mówić tak. Słuchajcie, no, zamieszki są bardzo straszne w naszym kraju, jeżeli chodzi o pogodę. Nazwałabym to zamieszkami turbulencyjno-powietrzno-burzowymi. Ja jako pogodynka teraz opowiadam, co się dzieje na zewnątrz, a mam nadzieję, że jak wejdziemy na scenę, że będzie super. Ponieważ wychodzę na kotwicę i jestem parę metrów nad ziemią, wolałabym, żeby mi nie zwinęło. Słuchajcie, zadawajcie pytania, bo już jedziemy na koncert.
słońce jest bez litości. Bez litości jest to słońce. No mercy edition. Słuchajcie, no zadawajcie jakieś pytania, no. Wiecie, co wymyśliłam fajnego? Wymyśliłam, że zrobię super relację w Ciechanowie. Mianowicie, pójdę do ogródka do rodziców, wezmę 3 maty, na jednej macie będę ja, na drugiej macie będzie Bandzior, a na trzeciej macie będzie Bastia. I będziemy robić bardzo poważny trening ze wszystkimi, którzy się zbiorą z nami. Więc przygotujcie się na południe. Możemy pojechać trochę wcześniej do Ciechanowa? Oczywiście, że tak. O. Przygotujcie się na trening ze mną w dzień. Zrobimy sobie takie pośladki, że to jest koniec. Bo ja wieczorem wychodzę w samych majtkach na koncert. Klasyk. No i w... Fuck my life. Jestem. No i wy... Też sobie trochę poćwiczycie. A wszystko to pod czujnym okiem moich... Moich fantastycznych, młodych podopiecznych, Bandziora i Bestii, którzy będą ćwiczyć razem z nami bardzo, bardzo pilnie. Cześć, tutaj gdzie jest koncert? W Szczecinie. Jesteśmy w Szczecinie właśnie. Doleciałam tutaj jakimś cudem. I gramy koncert w Szczecinie za jakieś 20 minut. 1600. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów. No da, pozdrów mnie proszę, pozdrawiam Paulinę. Kiedy koncert we Włocławku? Mieliśmy zapytanie. Mieliśmy zapytanie? O koncert. No, czekam na odpowiedź. Słuchajcie, no jak było zapytanie z Włocławka. Zobaczymy, może będzie, może zagramy. Może zagramy i wtedy się zobaczymy. Jakie jest to autko? Słuchajcie, to jest auto, nie mam pojęcia, jakie to jest auto? Mercedes R. Mercedes R. R klasa. R. R jak Rafi. Tak. Rafi musi zawsze mieć pod R, dlatego też ma R8. Tak. I R1 ja mam. I R1. Motocykl. Co oznacza twój tatuaż? No, mój tatuaż, słuchajcie, no, dobrze się. Mój tatuaż oznacza, no, nieśmiertelna, jakby tak ogólnie mówiąc, nieśmiertelna. Można tak powiedzieć, to jest taki symbol bardziej. A zrobiłam go sobie po tym, jak obejrzałam film Troja, którego jestem zresztą turbofanką. No i Achilles, kiedy płynął, jako jeden z tych pierwszych statków ze swoimi czarnymi wojownikami, wyprzedzając inne statki króla, nawet nie swojego, bo on nie uważał, że to jest jego król, no to mówi do swoich wojowników: słuchajcie, czy wiecie, po co tam płyniemy? A oni mówią: po zwycięstwo. A on mówi: nie po zwycięstwo. Po nieśmiertelność jest wasza, weźcie ją. Take it, it's yours. Boże, jakie to było super! I od razu następnego dnia zrobiłam sobie tą dziarę. Ponieważ no jakby no... Dał mi to dużo do myślenia, nie Rafi? Zobacz, mimo że zginęli, to tak naprawdę my tyle czasu później o nich rozmawiamy. Oczywiście można się bić z myślami, że to mitologia grecka, bla, 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 sre, że może tak nie było. No nieważne, po prostu są do dziś dnia z nami i są nieśmiertelni. To samo się tyczy muzyki, twórców muzyki, artystów. Oni też zawsze z nami pozostaną. Mam nadzieję, że ja też z nami pozostanę. Dodam twoją płytę DVD, jest super, dziękuję. Bardzo się tutaj staraliśmy wszyscy, niedługo nakręcamy drugą. Mam nadzieję, że będzie wam się również podobać. Żary, pozdrawiam Żary również. Co tam jeszcze ciekawego?
Zostajesz w Ciechanowie po koncercie kilka dni, oczywiście, że nie zostaję, ponieważ następnego dnia gram koncert w Nowym Dworze, a kolejnego dnia gram koncert w Buczku. Więc na pewno witam z Hamburga, witam Hamburg. Słuchajcie, do Hamburga niedługo zawitamy, ponieważ właśnie dostaliśmy info, że wygraliśmy jakiś bardzo fajny konkurs muzyczny, międzynarodowy, i Polska, reprezentowana przeze mnie, nawet nie wiedziałam, została wyróżniona i będę występować w Hamburgu na międzynarodowym festiwalu muzycznym, także niedługo się pewnie zobaczymy. To kiedy jest? W sierpniu? 27 sierpnia. 27 sierpnia. Właśnie nie wiem, co tam zaświadczy, bo nikt tam nie pytaj mnie. Nie wiem, dlaczego nikt tam nie pytaj mnie. Nie wystąpimy z Riotką, znając życie. I'm still not over you. Oh, my mistake, baby. A na naszym czach, cześć Anka, co tam u ciebie? Dołączyła do nas. Pokaż sowę. No, sowa niedługo będzie na zabawami. To wam pokażę. Się ucieszy, że tak bardzo chcecie go zobaczyć. Kiedy w Holandii? Ostatnio graliśmy w Holandii, tak? Rafi, graliśmy? Graliśmy tam 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu. Trochę ktoś ma zapłon. Najprawdopodobniej Andrzejki zagramy w Zagłębie Rury, czyli tam Disseldorf, Bochum, tamte okolice. O, wow. O, super. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie również na spektakle. 28, 29, 30 i 1 jakoś tak. Do Teatru Imka, już niedługo zaczynamy, także bardzo, bardzo warto przyjść, ponieważ później jest przerwa wakacyjna. Nie będziemy mieli jakieś wyjazdowe spektakle, ale jednak fajnie przyjechać do Warszawy, tam jest super atmosfera. Pozdrowienia z Japonii. O, wow! Super, która tam jest u was godzina? Pozdrowienia dla ciebie, Rafi. O, dzięki, dzięki. Nic nie widzę, one są jak spawalnicze. Chyba je muszę... Wiosenka, ty nie masz takiej szmatki do tych okularów? Nie mam. One się tak z miesiąc temu pobrudziły i już nikt ich nie wyczyścił. Ja wychodzę z założenia, że po co sprzątać, jak można zgasić światło. Pokaż mi ją. Już. Gdzie gramy w Szczecinie? Tajemnica. Nie możemy powiedzieć, no. Słuchajcie, jakoś tak się składa, że kurczę, co dołączacie, to są te koncerty zamknięte, to jest bez sensu zupełnie. Też nad tym ubolewam, też tego żałuję, bo chciałabym wam pokazać, jak to wygląda. Ale już za tydzień, tak jak powiedziałam, zrobię super wideo relacje, zrobimy sobie razem trening w dzień koncertowy, czyli w piątek. Będą moje psy, będzie wszystko, będzie zabawa, będzie ogródek, będzie szał. Tak zrobimy pośladki, że nie będziecie mogli użyć przez 2 dni. Super, dzięki. Pozdrawiam was, jest nas już 2000, kochani. Zanim dojedziemy, to pewnie będzie coraz więcej. A daleko jeszcze mamy? 2 km. Strasznie to słońce świeci. Jakoby Marsyja śpiewała: słońce świeci, świeci. Będziesz kiedyś w Italii. Boże, jak ja kocham Włochy. Jak ja bym chciała zagrać koncert, słuchajcie, to jest moje największe marzenie, żeby zagrać, no nie, no dobra, bo przesadę, że największe, ale jedno z moich większych marzeń, żeby zagrać koncert właśnie we Włoszech, w Mediolanie. Ja uwielbiam Mediolan. Uwielbiam, to są po prostu, tam jest szał, totalny szał. Jest naprawdę super i ludzie są fajni, i jedzenie jest super, i klimat jest fajny. Piękna sprawa. Widzimy się na koncercie w Łuczku, oczywiście, że się widzimy. Ładna ta dama z tyłu, Justynka. No pokaż się, no. No, no nie wstydź się, no chodź. No proszę cię, no. No chodź. No. Cześć. Kochana. Czy chciałabym mieszkać w Miami? Nie, chyba nie.
Chociaż nie wiem. W sumie mogłaby. To jest, wiecie, że to jest piosenka Ariany? W ogóle bym nie wiedziała, że to jest piosenka Ariany. W ogóle nie jest podobna do Ariany. No nie trwa. Nie jest wiązka. No. W sumie mogłam mieszkać wszędzie tam, gdzie wiecie, gdzie byłaby osoba, w której bym się zakochała. No, tak naprawdę, no to co to jest więcej do życia potrzebne? Zawsze można przyjeżdżać, robić fajne rzeczy, pracować, koncerty w Polsce, a mieszkać... Co robisz, Rafi? Co robię? Zrobiłem sobie zdjęcie. Zobaczcie jakie? Tak. Aha. Wow. A słuchajcie, a mieszkać tam, gdzie jest jakby serce, nie? Jaki procesor polecasz? Procesor. To jest procesor. Komputer jest procesor, wiesz. Ja, słuchajcie, się w ogóle nie znam, jak to, jaki procesor, ludzie. Ja mam iPhone'a dopiero od 2 lat i to też dlatego, że mnie chłopak zmusił do tego, żeby mieć tego iPhone'a, bo tak to ciągle ci sam na jakichś Nokiach. Internet też sobie założyłam, czy wy sobie zdacie sprawę, że ja sobie najpóźniej założyłam Facebooka ze wszystkich gwiazd, a Instagram to już w ogóle. W ogóle się na tym nie znam i jakoś tak mi to w sumie nie kręci. Czego nie można powiedzieć o transmisjach na żywo, nie? To jest super. Ile oktaw ma twój głos? Nigdy nie liczyłam, natomiast jak zaczynałam śpiewać, to uznano, że mam, że jestem altem kobiecym, czyli najniższym głosem damskim. Szybko potem, poprzez różne tam ćwiczenia i wiele koncertów, przeszłam na mezzosopran, więc mam tyle oktaw, co ma alt i tyle oktaw, co ma mezzosopran. Myślę, że najniższe dźwięki sopranowe też spokojnie wyciągnę. Już teraz. Doda, jak ci się podoba Szczecin? No bardzo mi się podoba, no właśnie tłumaczam, że bardzo dużo wspomnień tutaj mam z tym miastem. I naprawdę miło jest wracać do miejsc, które się dobrze kojarzą. Po lewej gramy. Po lewej gramy? O! Sporo. Jak to może być zamknięte? Czemu oni to zamykają? No bo to jest tylko dla pracowników tej firmy. Aha. Słuchajcie, wjeżdżamy. Wjeżdżamy na koncert. Jezu, gorąco się zrobiło. Pozdrowienia z Czech. Również pozdrawiam Czechy. W jakim wieku odkryłam swój talent do śpiewu? Znaczy ja go nie odkryłam. No w sumie może moja mama. Moja mama opowiada taką historię, że jak... Słucham? Czy oni? Popatrz, nasza ekipa. Spróbowałem jeszcze, kurwa. A gdzie wy idziecie z tym piwkiem? Nie chcę, na scenę, do roboty. No. Kurwa. 7 minut do koncertu, pojebało ich. Ile? 7 minut do koncertu. No właśnie, i jeszcze mi mówisz, że to jest jego piwko. No. Nie, no Rafi, no weź mu coś powiedz. To jest firma wynajęta, pierdolę go. No i moja mama, słuchajcie, jak byłam mała, to wskoczyłam tam do niej na łóżko i zaczęłam śpiewać piosenkę. Dokładnie tą samą piosenkę, którą śpiewali nasi kibicom Irlandii. Czyli ogórek, 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 zielony ma garniturek. I cóż, i moja mama mówi, coś tam się kroi. No i zapisałam je na jakieś lekcje śpiewu, później już poszło. Gwiazda, chodź. Podziękujmy wszyscy. Podziękujmy wszyscy tej torebce, która ofiarowała dzisiaj swoją pomoc. I powiedziała tak, ja będę podpórką na telefon. Ja będę trzymać, żeby wszyscy widzieli Dodę dobrze w samochodzie. Tu do kieszeni wsadziłam. I trzymała kochana torebka. Idziemy? Lewo tutaj. Hej Sowa! O, Sowa! Wszyscy mówią, pokaż Sowę, pokaż Sowę. Pokaż Sowa? A jak się robi Sowę? No, nie wiem. Jakieś pół. Czekaj, wytrzesz, to jest... Spoczeńcy. Zawsze mam, słuchajcie, różową. Nie! Dobra.
Za ile zaczynamy? Za ile zaczynamy mniej więcej? No, myślę, że około 80 minut. A, okej. Okay. Trzeba się przygotować do koncertu. Poprawić po prostu wszystko. Skupić się. Patrzę sobie na rozpiskę. I... poprawię może sobie make-up. Sam się nie poprawi. W zasadzie bardzo lubię koncertować. Wiem, że tego po mnie nie widać, ale uwielbiam to. Mnóstwo przynosi mi to radości, szczęścia. I o, już bas się rozgrzewa. Bas się rozgrzewa. Słyszę go. Pod słońce, bo to jest kurde tak jak gra w tenisa pod słońce. Dramat. No co tam jeszcze ciekawego? Mogę sprawdzić? Tak. Już tam przymocowaliście to wszystko? Tak, lepiej trochę, nie? No już teraz tak świetnie, że wiesz. Raczej się nie będzie podnosił. Nie? Ma szansę. Dobra, obojętnie jak to brzmi, ale musisz mi włożyć. Zrobię z tą przyjemność. Tylko wiesz, tam do środka, wiesz jak, nie? No tak, wiem. Jestem jeszcze jakiś ten plan, wiesz. Ja mimo wszystko, wiesz co, bo zobacz, widzisz? I on jest później tak. Jest ciągle to samo. To nie o to chodzi, to jest problem z czymś innym. Nie bo mi make-up się spierdoli, no. Musisz zadzwonić, powiedziałam ci, zadzwoń do tego gościa. On ale powiedział... Ale ten gość tylko zakłada to, ta była to firma, no bo się o tym rozmawiałem. No to nie wiem, jest teraz ciągle źle. Załóż go teraz już. Ciągle przekręca, no. A tam się nie przekręcało. I to tak kurwa na scenie, że no to dostaje szału. Aha, czy tego ciężko... Teraz już nie pójdzie do góry. No nie pójdzie, ale wtedy mnie nie słychać. Bardzo dobrze słychać. Nie, stary, musi być tu mikrofon. Tu, chociaż tu na końcówce tego. Jak mnie nie będzie słychać, to co zrobisz? Mów, dobrze. Pójdę zobaczyć do stołu, jak chodzi, okej? Okay? Jakie sygnały jest, dobrze? Będziesz mnie słyszał na stole tylko? Tak. Dobra. Raz. Jeden, raz. Cześć Rafi, słyszysz mnie? If I could turn back time, if I could find a way, I'll take back those words that I've hurt you, and you stay, and you stay, no. Słuchaj mnie?
Raz, raz. Muszę trochę im się pokrzyczeć do stołu. I co? Nie włączyłeś? Co? Dzień się. Raz, 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 raz. If I could turn back time, if I could find a way. Rafi, Rafi, na, 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 na. Sprawdzone już są odsłuchy, wszystko jest zrobione. I jesteśmy powoli gotowi do rozpoczęcia koncertu. Jeszcze tylko sprawdzę, jak tam mój kabel. Mój kabel wisi, no, mój kabel wisi. Powoli kończę. Powoli kończę. Też mi jest kurczę przykro. Ale musimy się żegnać. Całuję was mocno serdecznie. Prosto tutaj ze Szczecina. Dzięki, że jesteście ze mną. Jest was 4000. Pamiętajcie o wideorelacji za tydzień. Poćwiczymy sobie razem. Zrobimy dobrze poślady w Ciechanowie na trawniku. Będzie śmiesznie, także przygotujcie sobie maty. Przygotujcie sobie wszystko. Będzie turbo śmiesznie i mam nadzieję, że też coś z tego skorzystacie. A póki co ja uciekam na scenę. Zagrać bardzo dobry koncert. Pokażę wam też koncert od backstage'u za tydzień. Już wtedy zagramy taki dla ludzi otwarty, bo dzisiaj mamy zamkniętą imprezę dla firmy. Znowu. No, ale będzie ekstra. No i co? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mówiłam ja.